czas zdaje się nie mieć końca. Już nam przyjdzie żyć w tej ulewie i mgle. Skąd wiadomo, czy jeszcze wzejdzie nam słońce? Czy nastanie znów świt, czy nie? Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Ja. Spojrzał w lustro, postukał się w czoło, uśmiechnął do własnej niedoskonałości, uporu stawiania na swoim, pychy przekonań. Gdybyś przestał się uważać za pępek świata, istotę, która zasługuje na więcej szczęścia niż rozumu. Gdybyś Bogu podziękował za poczucie humoru, że stworzył takiego kogoś na swoje podobieństwo. O ile łatwiej byłoby znieść codzienność, polubić siebie, zrozumieć innych i spojrzeć na życie z dystansem, który pozwala dostrzec to, co naprawdę ważne. Jeden raz, o dobry Boże, wysłuchaj.